w jednej z książek jej autorstwa. Sądziłam, że będę uczyć syna, czym jest świat. Okazało się, że uczę świat, kim jest moje dziecko. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęła nasze zaproszenie i jest dziś z nami pani Monika Rezmer, mama 14-letniego Tomka, który zainspirował ją do napisania książki Niebieski chłopiec, spektrum marzeń, możliwości i miłości oraz Niebieskie dzieci, wyjątkowy świat, potencjał i możliwości. Z wykształcenia pedagog, terapeuta, oprócz pisania książek, pasją pani Moniki jest malarstwo. W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości autorki, możecie państwo podziwiać w holu naszej szkoły obrazy autorstwa jej pędzla. Zapraszam do wysłuchania pani Moniki. Witam państwa serdecznie. Jestem mamą wspaniałego chłopca, nastolatka, który jest spektrum autyzmu i jest jednocześnie też uczniem tej wspaniałej szkoły. Szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi Spinaka w Grodziądzu. Mój syn, oprócz tego, że jest uczniem tej szkoły, jest również bohaterem pierwszej z mojej książki Niebieski chłopiec, a także jest jednym z bohaterów mojej kolejnej książki o niebieskich dzieciach. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o spektrum autyzmu, trzeba mówić o neuroróżnorodności, a także o tym, że każde dziecko ze spektrum autyzmu tak naprawdę jest inne. To indywidualny potencjał, indywidualne możliwości, bardzo, bardzo indywidualne wyzwania i tak naprawdę nasze dzieci mogę określić tylko, że nie są kolejną cyfrą w statystyce. Nie są kolejną diagnozą i nie powinny być też problemem do rozwiązania, tylko tak naprawdę nasze dzieci są nieodkrytym cudem, ponieważ posiadają w sobie potencjał, posiadają możliwości, a czasami spotykam się z tym, a nawet często, że mają bardzo bogaty wewnętrzny świat poprzez swoje inne postrzeganie naszego jego świata niż ich neurotypowi rówieśnicy. Spotykam się z tym, że w różnych mądrych książkach i w różnych filmach jest pokazywany obraz dzieci, które tak nie do końca jest prawdziwe, dlatego że nie wszystkie dzieci funkcjonują tak, jak je widzimy w filmach, czy tak, jak piszą o nich naukowcy w mądrych książkach. Każde dziecko jest inne, każde dziecko funkcjonuje inaczej i tak naprawdę każdy z nich jest wyjątkową indywidualnością. Aby pokazać świat dzieci, młodzieży, widziane ich oczami, czyli świat widziany oczami dzieci będącymi w spektrum autyzmu, postanowiłam napisać książkę Niebieskie dzieci. I tak naprawdę nie była to prośba mam, tylko prośby dzieci, żeby taka książka powstała. Żeby ktoś napisał o tym, jak odbierają świat, co myślą o nas, co myślą o innych i jakie problemy mają w tych relacjach społecznych, jakie mają marzenia, jakie mają zainteresowania i jakie mają pasje. Na potrzeby tej książki stworzyłam pytania, na które dzieci, młodzież, czasami z pomocą mam, czasami same mi odpowiedziały. Odpowiedzi są bardzo zaskakujące i tak naprawdę chyba potwierdzają to, co mówiłam już wcześniej. A w tej książce jest również głos mam, które opowiadają o swoich dzieciach, bohaterach właśnie tej książki. Na potrzeby tej książki poprosiłam też o wypowiedzi nauczycieli, specjalistów, terapeutów, którzy na co dzień pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jaka refleksja? Żeby kogoś poznać, trzeba spojrzeć głębiej. Trzeba spojrzeć dalej, niż mówi o dziecku czy osobie ze spektrum autyzmu diagnoza.
niż mówi stwierdzenie, sformułowanie osoba ze spektrum autyzmu. Tak naprawdę, tak wszyscy, jak tu jesteśmy razem, jak tu siedzimy, każdy z nas jest wyjątkowy w swojej indywidualności. Należy o tym pamiętać. Jesteśmy wśród Was, drodzy Państwo, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, będące spektrum autyzmu, a zarazem ich rodziny, którym diagnoza całkowicie zmieniła codzienność. Spójrzcie na nas z sympatią, życzliwością i zrozumieniem, chociaż czasami możemy wydawać Wam się dziwni, niezrozumiali, a czasem i mocno uciążliwi. Szanowni Państwo, twórzmy i stwórzmy lepszy świat dla dzieci ze spektrum autyzmu.